Czym jest system Acrobike i jak jest pomysł na jego działanie w mieście? Acrobike jest pierwszym w Polsce systemem rowerów miejskich bez stacji dokujących. Nie pierwszym na świecie, bo inspirowaliśmy się systemami z Azji, ale postanowiliśmy wypróbować go właśnie w Warszawie. Jaki jest pomysł na działanie w mieście? Chodzi o wygodę dla ludzi. Acro jest przeznaczone głównie do krótkich przejażdżek, na przykład przejazd z biura do metra, ze szkoły na przystanek, tak żeby śpiesząc się na tramwaj nie trzeba było wykonywać długich procesów z rejestracją, z wracaniem, tylko po prostu móc zostawić rower tam, gdzie jest, gdzie jest najwygodniej. Jak mogła Pani powiedzieć o samym pożyczeniu roweru? System działa od listopada, co jest dosyć dziwną datą na start systemu rowerów miejskich, ale no jak to w startupie, planowaliśmy start trochę wcześniej, ale ciągle coś trzeba było poprawić, zmienić, więc mieliśmy gotową flotę w listopadzie. Uznaliśmy, że dobra, wszystko jest gotowe, to startujemy w takim razie. Zrobimy taki pilotaż, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, jak działa aplikacja. Także na początku faktycznie poprawiliśmy parę błędów w aplikacji. Cały czas oczywiście pracujemy nad jej ulepszeniem, żeby tam drobne błędy poprawić, czy lokalizację ulepszyć, żeby... Ku naszemu zdziwieniu, nawet w zimie te rowery cieszyły się popularnością. Rekordowy przejazd to jest użytkownik, który podczas tych mrozów minus 15 o 5 rano wypożyczył rower. Trzeba ściągnąć aplikację Acrobike, zarejestrować się, wpłacić kaucję zwrotną i potem po rejestracji już każde wypożyczenie kosztuje złotówkę za pół godziny. Wystarczy zbliżyć telefon do zamka na rowerze, kliknąć odblokuj i można jechać. Żeby skończyć przejazd, zamykamy zamek ręcznie. Z aplikacji jest wysyłany sygnał o końcu przejażdżki. I już można iść. Zachęcamy, żeby zostawiać go w miejscach takich, gdzie jest to dozwolone, czyli na przykład w pobliżu stojaków publicznych, kiedy są pełne, kiedy są tam zaparkowane prywatne rowery, można go po prostu postawić obok. Rower stoi na nóżce, także on nie wymaga stojaka. Kiedy takiego stojaka nie ma, zachęcamy, żeby parkować tak, żeby nie blokowały przejścia ani przyjazdu, żeby nikomu nie przeszkadzały. Czy zdarzało się Państwu, że ktoś zniszczył te rowery, skoro stoją tak... Nie przy stacjach dokujących, tylko właśnie tak są wolno stojące. Czy już się zdarzało, że Państwo zanotowaliście jakieś zniszczenia? Tak, jasne, zdarza się. Właśnie dzisiaj koledzy z ekipy relokacji pojechali zdjąć rower z fontanny pod Pałacem Kultury, bo jakiś pomysłowy pan go tam wrzucił. Jeden rower też wyłowiliśmy z Wisły, ale już jest wyszorowany, odnowiony i znowu jeździ. Także jasne, że zdarzają się takie rzeczy, ale to chyba nigdy nie są użytkownicy, tylko po prostu osoby postronne, które postanawiają coś zniszczyć. We'll be right back.